kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na tag. Na tag, który nosi nazwę 40 przypadkowych pytań, wersja H. Także dzisiaj na ostro. I oczywiście startujemy, bo jest tych pytań aż 40. Po pierwsze, gdzie byłeś 3 godziny temu? Myślę, że w kuchni. Robiłam małe porządki. Czy kiedykolwiek zjadłaś kredkę? Nie, kredki całej nie zjadłam. Zjadłam, może nie kredkę, ale ją pogryzłam na pewno bardzo mocno, ale nie zjadłam kredki, nie zdarzyło mi się. Czy w odległości 3 metrów od Ciebie jest coś różowego? Czy w 3 metrów jest, tak, poduszka jest różowa. Dalej, 4. Czy masz na sobie skarpetki? Nie, skarpetek nie mam, mam moje kapciuchy. 5. Czy byłeś w kinie w ciągu ostatnich 5 dni? Nie, w ciągu ostatnich 5 dni nie. Byłam, ale nie 5 dni temu. 6. Czy jest Ci gorąco? Tak, dlatego że przed chwilą zamiatałam, a zawsze jak się zamiatam albo coś robię, to robi mi się gorąco. 7. Co było ostatnią rzeczą, którą miałaś do picia? Herbata biała. 8. Co ostatnio jadłaś? Winogron. Dalej, gdzie byłaś w zeszłym tygodniu w tej chwili? Dzisiaj jest poniedziałek, ta chwila, więc byłam w pracy w tej chwili na rano, tak? 10. Kim byłaś? Kim był ostatni gość w Twoim domu? Ostatni gość w moim domu? O Jezus, ale trudne pytanie. Albo mój wujek, albo mój brat ostatni był w moim domu. 11. Czy tęsknisz za kimś teraz? Nie, myślę w tej chwili, że nie tęsknię. Chyba nie, bo raczej tutaj mam wszystkich u siebie w pobliżu. 12. Jakie są Twoje plany na dzisiejszy wieczór? Na pewno idę do babci wieczorem, do babci Krysi, odwiedzić ją, a później pewnie coś będę oglądała, jakiś serial, bo dzisiaj poniedziałek, także wiecie, na wspólnej miłość. 13. Który ostatnio napisał Ci komentarz? Który ostatnio napisał Ci komentarz na Facebooku, naszej klasie, portalach? Ale który co? Ktoś? Kto ostatnio mi napisał? Jejku, nie mam pojęcia, bo dawno nie wchodziłam na Facebooka. Dużo osób pisze mi komentarze i tak troszeczkę nie rozumiem tego pytania. Który ostatnio napisał Ci komentarz? Ojejku, nie wiem. Kto? To nie mam pojęcia. Kto ostatnio napisał Ci komentarz na Facebooku? Na pewno ktoś z Was. 14. Co chcesz wiedzieć o przyszłości? Co chciałabym wiedzieć? Czy będę zdrowa i czy moja rodzina będzie zdrowa, no myślę, że to. 15. Czy masz na sobie jakieś perfumy? Jeżeli tak, to jakie? Tak, mamy dzisiaj Viva City od Oriflame, moje ulubione ostatnio. 16. Byłaś w tym roku u lekarza? Byłam, ale na szczepieniu, tak? To, żeby mnie przebadał, to nie byłam jeszcze u lekarza w tym roku. Mam początek roku, także jeszcze nie. Dalej, moi drodzy, 17. Gdzie jest Twój najlepszy przyjaciel? Przyjaciółka chyba, w domu. 18. Czy masz opaleniznę? Nie, teraz w tym momencie nie, bo jest jeszcze zima, także nie opalałam się, nie chodzę do solarium. 19. Czego teraz słuchasz? Samej siebie i telewizora, ale się ogląda z boku. 23. Kolekcjonujesz coś? Mój mąż mówi, że kolekcjonuje kosmetyki. Także może, nie wiem. 21. Kiedy ostatni raz zostałaś zatrzymana przez policję? W tym roku. W sumie nie ja, tylko razem z mężem, jak jechaliśmy właśnie, byliśmy w kinie chyba w styczniu bodajże, to wtedy nas zatrzymała policja i niestety, no, nie skończyło się to za dobrze. 22. Czy piłaś kiedyś herbatę przez słomkę? Nie, raczej mi się nie zdarzyło pić herbaty przez słomkę, jakieś inne napoje, tak, ale herbatę raczej piję, wiecie, z gwinta. Co ostatnio napisałaś w ostatnim SMS-ie? Pisałam do mojej Sandry, że myślałam, żeby przyszła o godzinie 13 na właśnie białą herbatkę do mnie. 24. Lubisz ostre przyprawy? Wiecie co, może lubić, może lubię, ale nie mogę za bardzo na mój brzuch, bo zawsze po ostrych przyprawach źle się czuję, więc unikam ich jak ognia. Kiedy ostatni raz wzięłaś prysznic? Wczoraj wieczorem brałam prysznic. Tak, tak. Dzisiaj jeszcze nie. Czy jesteś bogata? No, jestem strasznie bogata. Jestem bogata oczywiście w doświadczenia, bogata w emocje, bogata tutaj w moją rodzinę, we wszystko, ale jeśli chodzi o majątek, to niestety jestem biedna. Jak mi się chyba mysz kościelna, tak? Jestem tak biedna. 27. Jaka jest w ciebie pogoda?
o jaka jest w ciebie pogoda, troszkę jakoś ktoś to tłumaczył chyba z angielskiego, jaka jest we mnie pogoda, tak to zrozumie. Ja jestem, myślę, że latem, dlatego że uwielbiam gorąco, uwielbiam upały i uwielbiam tropiki. Ja się bardzo czuję, kiedy jest pogoda tak 30 stopni, 25, to jeszcze dla mnie jest tak chłodna, bo ja wiem, wszystko ze mną w porządku, ale tak. Na krótki rękaw w 25 stopni, jak jest wietrz, to dla mnie nie jest za ciepło. Ja lubię tak 28, 29 stopni. Wtedy czuję się po prostu rewelacyjnie, serce mi raduje i ja myślę, że jestem latem, takim tropikiem. Dalej, moi drodzy. O której godzinie budzisz się rano? Wiecie co, jak wstaję na rano, to już o 5 wstaję. Do pracy oczywiście mówię tutaj, a jeśli tak jest inny dzień, no to o 7 razem z Marcinem. On zawsze jak wstaje, to narobi hałasu, więc ja już wstaję, bo bez sensu mi jest się kłaść znowu. To mnie później głowa boli, wolę wstać po prostu wcześniej, ewentualnie później się na chwilkę położyć. Jaki film ostatnio widziałaś? Taki film, który obejrzałam od początku do końca, to... Boże, nie wiem jaki to jest dokładnie tytuł, ale nie wiem czy 100 sposobów jak nie zginąć na Dzikim Zachodzie, coś takiego. Taka komedia. Coś tam stuknęło duchy. 30. Jaki masz dzwonek w telefonie? Teraz jakiś, nie wiem, dziwny po prostu z telefonu, dlatego że mój niestety uległ wypadkowi i nie mam takiego swojego konkretnego. Ten jest jakiś taki po prostu z telefonu, dziwny, śmieszny, a miałam na tamtym Piękni i Młodzi Niewiara. Dalej, ojejku, przesunęło mi się na komentarze, moment, dalej. Czy byłaś kiedyś w innym kraju? Tak, byłam w Niemczech, byłam w Irlandii, byłam w Czechach. Ile masz rodzeństwa? Mam jednego brata, Bartka, w tym roku ma 18 lat, też w październiku się urodził. 30, czy komputer stacjonarny, czy laptop? Oczywiście, że laptop przenośny, pod pachę bierzemy i idziemy. 34, co planujesz dzisiaj robić? No właśnie, w planach miałam herbatę z moją Sandrą kochaną, no a później do babci idę i planuję sprzątać. I tak sprzątam, wiecie, trochę posprzątam, trochę coś nagram, trochę posprzątam, trochę coś nagram. Dobra, moi drodzy, miałam gościa przez chwilę. I widzicie, nieplanowanego gościa. I słuchajcie, ja bym skończyła na pytaniu 35, kiedy ostatni raz płakałeś? Płakałaś w sumie i powiem Wam szczerze, że rok 2015 mnie nie rozpiesza i przyznam się szczerze, że naprawdę tylu łez od stycznia do no teraz ostatnio nie płakałam, ale no liczby do połowy lutego jeszcze chyba, no naprawdę w tak krótkim czasie tylu łez nie wylałam jeszcze nigdy. Także bardzo, ale to bardzo często płakałam ostatnio, no po prostu już aż się dziwiłam sama sobie, skąd ja mam tyle łez. Także ostatni raz nie wiem kiedy płakałam, ale bardzo często płakałam w ostatnim czasie. 36. Jakie jest Twoje ulubione radio? Radio SK. Słucham w aucie Radio SK i słucham w sklepie, w pracy oczywiście. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię, bardzo przyjemnie mi się słucha, fajna muzyka. Troszkę za często powtarzałem niektóre utwory, bo jak jestem na przykład rano od 6 do 14, to jeden utwór potrafi 4 razy lecieć, ale ogólnie bardzo lubię. Dalej, co wolisz, hamburgera czy kebaba? Powiem Wam szczerze, że za hamburgerem w sumie nie przepadam, a kebab jadłam kiedyś dobry w Irlandii, taki prawdziwy kebab, no to było niebo w gębie. I jeśli miałabym wybierać między jakimś hamburgerem, a tamtym, to wybrałabym kebaba. 38. Jaki jest Twój kolor oczu? Taki zielono-brązowy, bardziej zielony. 39. Co robiłeś o 24 w nocy? Oczywiście spałam, poszłam spać wcześniej o 22, chyba nawet przed, zasnęłam już w salonie. I 40 ostatnie. Czy masz zwierzęta? Tak, mam psa Frankiego, to jest bigiel. Ma 1,5 roku, także mam bigielka. I mam drodzy, to wszystko. Skończyłam tak wcześniej, patrzyłam w stronę laptopa niż na Was, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. No ale musiałam jakoś czytać pytania. Także moi drodzy, to było na tyle. Takie dość przyjemne, śmieszne pytania. Mam nadzieję, że miło się oglądało. Ten tak już dawno był na YouTube, bo widzę, że Niesia25 nagrała go w 2010 roku. Także troszeczkę spóźnione, ale mam nadzieję, że mimo wszystko miło się oglądało. Takie oderwanie od bardziej kosmetycznych spraw i kosmetycznych filmików. I co moi drodzy, jeśli macie ochotę, możecie odpowiedzieć na któreś z tych pytań. A jeśli nie, to piszcie co sobie tam chcecie. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się i mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnym filmiku. Buziaki!